Nie żyje jedna osoba, 17 jest rannych. Tragiczny wypadek busa z piłkarzami. Tragedia w Świętokrzyskiem. W sobotę doszło tam do wypadku z udziałem busa przewożącego drużynę piłkarską. Nie żyje jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Droga jest całkowicie zablokowana. Tragiczny wypadek busa z piłkarzami, nie żyje jedna osoba. Do zdarzenia doszło w sobotę 21 września po południu na drodze krajowej 74 w miejscowości Lechów koło Opatowa, województwo świętokrzyskie. Jak przekazała nam kielecka policja, ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, którzy pojawili się na miejscu zdarzenia, wynika, że bus przewożący drużynę piłkarską z Ożarowa z niewyjaśnionych na ten moment przyczyn zjechał z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Wiele osób zostało rannych. Policja podała, że według wstępnych informacji zginęła jedna osoba. Nie żyje jedna osoba, 17 zostało rannych. Według nieoficjalnych informacji w wypadku życie stracił kierowca busa. Pojazdem w momencie zdarzenia podróżowało łącznie 19 osób, 17 zawodników, trener i kierowca. Niemal wszyscy zostali poszkodowani. Na miejscu zdarzenia pojawiły się wszystkie służby, w tym lotnicze pogotowie ratunkowe. Droga krajowa nr 74 jest w tym momencie całkowicie zablokowana. Policja ustala okoliczności wypadku. Busem podróżowali młodzi zawodnicy. Policja potwierdza, że busem podróżowała drużyna piłkarska z Ożarowa w powiecie opatowskim. Kierowca z niewyjaśnionych przyczyn zjechał ze swojego pasa ruchu i uderzył w drzewo. Na chwilę obecną służby informują o jednej ofierze śmiertelnej. Po wypadku pojazd przewrócił się na bok. Trwa akcja ratunkowa. Oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kielcach ASB. Małgorzata Perkowska-Kiepas poinformowała, że w momencie zdarzenia busem podróżowali zawodnicy w wieku od 16 do 18 lat, a także ich